Cześć, tu Borg i MFX, Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń i od razu przejdziemy do tematu odcinka. Tematem tegoż odcinka będzie kontynuacja znanego filmu ze znanym aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem, tym razem bez Arnolda Schwarzeneggera. Ostatnio mieliśmy Predatora 1, teraz zobaczymy sobie Predatora 2. Jakkolwiek miałoby nas to nie boleć. Jakkolwiek miałoby to nas nie boleć. Predator 2. Co ci mogę powiedzieć o Predatorze 2? Nie, jakoś mi się za bardzo nie wbił w pamięć za młodu. Na pewno go kiedyś oglądałem. Ale nie pamiętam kiedy, nie pamiętam gdzie i bardzo możliwe, że jak go oglądałem, to wydawało mi się, że oglądam jakąś nieoficjalną kontynuację jedynki. On w ogóle wygląda trochę nieoficjalnie. Generalnie ja z telewizji, ja w ogóle oglądałem późno Predatora 2. Zanim obejrzałem Predator 2, zobaczyłem dwie podróbki Predatora 2, które też są o potworze, który zabija ludzi w mieście. Pierwsza to jest zupełnie ciekawy film i bardzo klimatyczny z Rudym Hauerem, to się nazywało chyba W mgnieniu oka czy coś takiego. Dzieje się w takiej przyszłości w Londynie, które jest zalane, bo się podniósł poziom wód i tam Rudym Hauer po kanałach tropi takiego potwora. To jest jeden z nich. A drugi z nich jest taką totalną już amerykańską podróbką Predatora 2, gdzie też jest kosmita w mieście i pamiętam, że rzucał CD-romem. A jako jeden, tak trochę, trochę bardziej komediowy to był film i jednym z tych agentów był gościu, którego kojarzyłem wtedy z serialu Życia Sen. Brian Benben nazywał się ten aktor. Można powiedzieć, że w Predatorze 2 też rzuca CD-romem w jakimś tam sensie. Jakbym, nie wiem, kurczę, ten film generalnie ma taki vibe direct to VHS. Nie? Chociaż, kurczę, no, że tak powiem, główny bohater, który wtedy był na topie, aktor grający głównego bohatera, który był wtedy na topie, no, nie wskazuje, że miałby to być właśnie... No jest to drogi aktor. Na drugim planie już za bardzo nikogo nie ma. Tam dzisiaj znamy Billa Paxtona, ale generalnie to nie był jakiś taki aktor pierwszego szeregu. Ale tak naprawdę no, faktycznie widać, że ten film wygląda trochę biednie, widać, że trochę mniej przyłożyli się do realizacji obrazu na przykład. Obraz jest, no jesteśmy w mieście, jest jaśniej, jest wyraźniej, widać wszystko przeciwko do jedynki, gdzie czasem nie było widać za wiele. Ale to jakby nie wychodzi filmowi na dobre. Ty, Michał, pewnie znasz wszystkie statystyki, czyli kto gra, kiedy wydano i kto reżyseruje? Reżyseruje gościu, który nie zrobił zbyt wielu filmów. Zrobił jedną z części Koszmar z ulicy Wiązu i to chyba tą uznawano za najgorszą. Albo prawie najgorszą. I zbyt wiele twórczy się nie wiem. A to film jest z roku, pamiętasz? Też nie pamiętasz. Kurde, ale na pewno wyszedł po Zabójczej Broni. Po jedynce. Początek jest totalnie jak Zabójcza Broń. Na pewno wyszedł po Zabójczej Broni. Tam głównego bohatera gra... Danny Glover. Tak? Danny Glover. Danny Glover. I rzeczywiście, jak się ten film odpala, jak się go włącza, to się ma straszny vibe z Zabójczej Broni, tylko kurczę, taki trochę bym powiedział odwrotny, bo w tym momencie ten główny bohater gra trochę, no jest takim bardziej szalonym. Tak, gra to jest alternatywny wszechświat, w którym Marto jest Rixem. Tak, to jest alternatywny wszechświat, dodatkowo jest jeszcze przegięty i z niedalekiej przyszłości, bo to się nie dzieje w tym roku, w którym wyszło. Właśnie, niedalekiej przyszłości. Właśnie, to może przejdziemy, kurczę, ponieważ nie mamy za bardzo wspomnień z oglądaniem tego filmu, wiemy mniej więcej kto gra, to możemy przejść generalnie do właśnie settingu. I settingiem jest zabójcza broń w niedalekiej przyszłości, której niedługo ma się pojawić Robocop. Tak, już lada moment. Ten świat czeka na Robocopa, tylko jesteśmy gdzieś na południu, stanowienie na północy. Tak, to jest, kurczę, typowa niedaleka przyszłość we wszystkich w tych filmach z tamtych lat, taka bym powiedział troszkę... dystopijna. Tutaj akurat film się różni kilkoma może wynalazkami oraz tym, że każdy pistolet ma gigantyczny laser przyczepiony do niego, dzięki czemu ma wyglądać futurystycznie. Wtedy tak wyglądały celowniki laserowe. Dzisiaj znamy malutkie laserki, którymi się bawimy z kotem, ale kiedyś to urządzenie było naprawdę ogromne. No tak. No generalnie film to jest nie jest osadzony w świecie jakimś tam science fiction, tylko po prostu w takim niedaleka przyszłość, tak naprawdę za 5, 10 lat, nawet bardziej za 5 lat, w którym to jak to zwykle bywa w tych wszystkich filmach, gangi ogarnęły miastem, miasto jest miastem bezprawia, a policja sobie nie daje rady na ulicach. Jamajczycy biją się z Kolumbijczykami, to jest wspomniane w tym filmie. Dodatkowo jest jeszcze w mieście fala upałów. I tu fani Predatora, o, już czują.
czują, że niedługo coś się będzie działo, ale tak, to jest jedna z tych rzeczy, która łączy właśnie jedynkę z dwójką. Mamy masę kolorowych właśnie gangsterów, takich trochę, no mocno przekarykaturyzowanych. Przerysowanych, szczególnie ci Jamajczycy z wudu. Ale też ci, kurde, ta druga strona, jakieś takie punki czy coś tam, w sumie trudno im powiedzieć. To są, tam jest powiedziane, że to są Kolumbijczycy, zdaje się. Kolumbijczycy, okej, niech będzie, to będą Kolumbijczycy. Oni na tych ulicach tego miasta prowadzą regularną wojnę z policją, z sobą i właśnie w rolę Robocopa tutaj się nasz główny bohater, że tak powiem, wchodzi i to on zaprowadza porządek i jest bohaterem. Pierwsza scena jest taka, że gdzieś właśnie jest jakaś wielka gigantyczna strzelanina na ulicy, jest wielka potyczka, przyjeżdża swoim rozklekotanym już nieco autem Danny Glover. No i jego wspólnicy, w których te też wyglądają kreskówkowo, jest taka latynoska dziewczyna, jest jakiś koleś w jakiejś takiej dziwnej koszuli i oni mu mają zbriefować sytuację. Zbriefowanie sytuacji jest takie, że po prostu jest strzelanina i trzeba coś zrobić. No to Marto bierze, Danny Glover bierze, zatykając zdaje się kamizelki kulotporem na okna auta. I zmieniało to w taki pług do przełamywania blokad tych normalnie barykad. Scena jest normalnie, kurde, wypisz, wymaluj z Robocopa. Se wyobrażam po prostu, jak Robocop podjeżdża, zablokowuje samochodem linię strzału, by rannych można było odciągnąć żadnego oficera policji i wychodzi praktycznie jak Robocop, tylko trochę się bardziej boi, bo on jest tutaj bardziej taki, jeśli chodzi o swoje zachowanie, to mimo, że jest odważny, to jest tak trochę jakby był właśnie z zabójczej broni, bardzo nie chce zostać zabitym, że tak powiem, nie wychodzi tam zawsze. No nie ma życzenia śmierci w przeciwieństwie do wielu innych bohaterów. Tak, nie ma życzenia śmierci. On wbrew rozkazom swojego przełożonego chce tych gangsterów jakoś tam związać ogniem, żeby oni się nie wycofali do swojego strongholdu, do swojego tam budynku, gdzie oczywiście jak wszyscy gangsterzy w swoim budynku mają, kurczę, 1 500 000 900 ton różnego rodzaju broni, łącznie jest chyba z granatnikami, z tego co pamiętam, ale może nie końca granatnika, jakieś karabiny, no wszystko mają tam, prawda? Ale on nie wie, że w tym momencie już jest obserwowany. Jest obserwowany z dachu. Na dachu czyha adwersarz. Czeka adwersarz, bo już widzimy, jak z kamery na podczerwień widać termowizji, właściwie nie kamery na podczerwień, tylko termowizji, bo to jest chyba coś zupełnie. To jest jakoś powiązane, to działa na podczerwień, z tego co wiem. Dobra, ale nie, jeszcze specjum od uzbrojenia, tak, ale zawsze już widzimy ten widok z termowizji, który znamy z Predatora jedynki, już są obserwowanymi. Tam się robi generalnie zamieszanie, on tam wpada do tego budynku, wpada za nim jego załoga, nie czekają na SWAT i oni zaczynają wojnę z tymi gangsterami i w tym samym momencie też na polowanie wyrusza Predator. Szybko się Predator pojawia. Ponieważ spoiler alert, to jest Predator. Tak, ponieważ to jest Predator, choć wydaje mi się, że przez pierwsze 10 minut filmu można było właśnie pomyśleć, że się ogląda jakąś podróbkę zabójczej broni albo ewentualnie Robocopa bez robo. Pojawia się Predator i on, jak to Predator, zaczyna wyżynkę. Tam generalnie policja myślała, że będzie miała twardy orzech do zgryzienia, ale okazuje się, że już część tych całych bandziorów jest zlikwidowana. Jeden nawet wisi powieszony z jakiegoś mega wysokiego sufitu i sobie tam dynda, chyba rozpłachtany, jak to zwykle Predator czyni. Tam kilku... Ocalał chyba jeden gang z cały zasypany koksem, z tego co pamiętam. Tak, chyba w kiblu gdzieś tam go tam znaleźli, on coś tam oczywiście bredzi o jakimś potworze. A jeden z tych gangsterów, takich wysokopoziomowych, wysokolevelowy, ucieka na dach i go goni nasz bohater. Jest taka sytuacja standardowa, że każdy porządny bandzior stoi na gzymsie, żeby móc od razu spaść, jak to zwykle gangsterzy czynią. Nasz bohater już tam do niego chce strzelić, ale w tym momencie oczy tego gangstera spoglądają tam na górę, bo tam, kurde, na jakiejś takiej wieżyczce, kurde, maszcie, zrenderowuje się Predator. Odmaskowuje się? Czy on się odmaskował, nawet nie pamiętam, ale w każdym razie widać, że on tam jest i on, nie pamiętam, czy on strzela do tego naszego bandziora, ten bandzior spada, a jeśli nie strzela, to go przestraszywuje, straszy go. Ja pamiętam, że do niego był w ciężkim szoku, że w ogóle coś się tak naprawdę stało. Tak. Nie był w stanie obejść takiej sytuacji.
Tak, on się, on, tak, on się spada, ten nasz policjant się odwraca i widzi tego zamaskowanego predatora, ale pamiętam, że przez pierwsze 15 minut wszyscy podkreślają, jaki on jest zmęczony życiem, jak tu jest gorąco, tam się chyba ledwo zaczął biega na te schody, jest strasznie zmęczony. Jemu się chyba wydaje, że on jakieś ma przewidzenia, że mu się tam coś po prostu przewidziało. Bo później nawet go chyba tam, jego ludzie nawet go tam sprowadzają, tak pomagają mu zejść z tego dachu, bo on po prostu ma jakiś udar prawie że słoneczny od tego gorąca. I wtedy po chwili chyba w to miejsce wpada FBI. Wpada FBI federalni, to są jeszcze normalni federalni, ale gdzieś tam w tle się też pojawiają jeszcze inni ludzie. Zawsze się pojawia jeden taki agent i tym razem nie wiem, czy to jest w tej scenie, czy on się pojawia później, ale tym agentem, tym nieznanym agentem, który jest bucowaty, jest genialny aktor charakterystyczny Gary Busey, człowiek, który zniszczy swoją karierę i swój organizm gigantycznymi ilościami alkoholu później. Ale wtedy jeszcze był w stanie grać. No i on tam ma swoich ludzi, mówię, tutaj jak zawsze przejmujemy sytuację, przejmujemy śledztwo, idź stąd, dany Glover. Ja tu teraz wymiotam, jestem Gary Busey. Nie wiem, czy oni mówią wtedy do siebie tak bezpośrednio, ale... Nie, chyba z kapitanem rozmawiałem, ale kapitan mówi... Kapitan go opieprza. Typowa scena oczywiście, Danny Glover, znowu rozwaliłeś pół miasta, opieprzam cię niniejszym. Tak. Generalnie typowa scenka, tylko tym razem chyba są zamienieni kolorami, ale zwykle kapitan jest ciemniejszej karnacji. Jezu, ten film jest strasznie złożony z jakichś takich kliszy. On jest złożony z klisz, no ale pamiętaj, że jedynka też była złożona z klisz, nie? Tylko, no że tak, jedynce to lepiej wyszło, bo miała lepszą atmosferę. No ale tak, dobra, przy analizie jeszcze. W każdym razie oni już tam widzą, że ten cały rozwalenie tych wszystkich gangsterów nie wygląda za normalnie, bo on tam mówi... Chociaż nie, tutaj jeszcze takiej mocnej sytuacji nie ma. Ale potem... Co oni robią potem? Oni wracają na posterunek i tam następuje kolejna klisza pod tytułem Dostaniesz partnera. Właśnie, takiego młodego, niedoświadczonego. Młodego, niedoświadczonego, ale takiego kozaka samozwańczego. Tak. Chociaż... Takiego, co to zagaduje, trochę jest drażniący, trochę bucowaty, zagaduje do panienek i tak dalej. Chociaż tutaj, kurde, wyjątkowo się okazuje, że ten koleś jest całkiem kompetentny. On się okazał ogarnięty w czasie. To jest właśnie taki szok, że w tym serialu, w tym filmie ten koleś jest kompetentny, bo zazwyczaj jest niekompetentny. A tu się okazuje, że koleś jest naprawdę sprytny i nawet wyrywa laskę z zagadywaniem, tylko po prostu... Jest trochę wkurzający. Jest irytujący, ale i też tak jakby on dziwnie długo był takim na granicy negatywnego bohatera. Tak, potem tak, się tak. Jakby już wpasował, ale na początku faktycznie możemy podejrzewać, że kurczę, on jest jakiś dziwny. Będzie, tak. Że albo zginie na początku, albo zdradzi kogoś, albo ucieknie, tak, będzie tchórzem. Nie wiadomo co. Takiego zdrajcy tchórza. Tak, nie wiadomo, czego się po niej spodziewać tak naprawdę. Jest chaotyczny też. Jest chaotyczny, dość mocno. Oni sobie tam zajmują się swoimi policyjnymi sprawami i przyznam się szczerze, że kurde, ten film ma dużo akcji, ale niewiele się z niego pamięta. Niewiele się z niego pamięta, ponieważ ten film, tak jak jedynka, była nawiązaniem i opierała się na konstrukcji filmów o komandosach i o wojnie. Ten próbuje opierać się na konstrukcji procedurala policyjnego i to tak sobie wychodzi temu filmowi. Tak. Generalnie oni idą w kolejne miejsca, potem chyba Predator wpada do jakiegoś penthouse'a, jakiegoś większego gangstera z Hollywoodczyków. Tak naprawdę dopiero akcja się posuwa w momencie, kiedy tak naprawdę to Jamajczycy wpadają do penthouse'a Kolumbijczyków, gdzie szef Kolumbijczyków oczywiście jakąś tam panienkę, gości. I zabijają go, mówią mi, my teraz tutaj rządzimy, my tu jesteśmy teraz szefami tego miasta, my tutaj, kurde, Jamajka, zombie, voodoo. Jamajka reprezent. Takie, kurde, trochę schizy voodoo, jakieś tam mu robią, malują go chyba przedtem, takie jakieś voodoo te. Jakieś voodoo takie... jest z Haiti przynajmniej, jeszcze w popkulturze nawet, nie mówię o rzeczywistości, ale no dobra. Nieważne. Mają tam takie voodoo, prawda? No i czujesz tego klimatu voodoo? Czuję, że jak komuś się pomieszały wyspy na Karaibach. No, dobra. I oni już tam prawie, już są prawie królami miasta, ale tak naprawdę w tym momencie przez okno w dachu wpada Predator i robi im tam... I znowu robi rzeźnię. Robi znowu rzeźnię. Generalnie, no mówię, cała ta fabuła się opiera na tym, że tak jak oni tam ginęli komandosi, nikt nie wie, co się dzieje, tutaj giną ludzie w mieście i danego próbuje to jakoś wytropić. Tak. I tak to działa. I generalnie przez 2/3 film bohater nie ma najmniejszego wpływu na fabułę. Nie ma, bo on tam właśnie przyjeżdża, znowu go nie chcą wpuścić policjanci, bo mają zaraz przyjechać FBI. On mimo wszystko tam wchodzi właśnie. Tam wchodzi chyba ten jego kumpel też coś wytropić, on znajduje jakiś ślad i chyba pobierają próbki krwi, albo wynoszą próbki krwi. Tak, jeszcze znajdują taki, powiedział, kolec, z którego tam Predator szczerał, jak
Predator strzelał jak do ryb, się strzela z kuszy, tylko on taką harpuna, taką miał specyficzny harpun, też ten harpun wyciągają, też tam właśnie pokazują, że nie wiadomo jak on tam wlazł na górę, czy coś tam. I wtedy wpadają w federalni i wywalają naszego bohatera i wtedy widać, że ci federalni są jacyś tacy już podejrzani. Oni już tam wpadają takich kurde podejrzanych. Oni jakieś takie stroje białe, kombinezony. Można by powiedzieć, że jeszcze, że wpadają po prostu, bo są tacy trochę jak CSI Miami czy NCIS, ale już widać, że mają jakiś taki vibe właśnie ludzi, którzy tych, Men in Black można powiedzieć. Jakieś tajne organizacje, nawet takie logo mają i chyba nawet je widać w miarę wcześniej. Tak, już widać, że to jakaś dziwna organizacja i wtedy właśnie chyba ten, był porucznikiem, ten nasz porucznik, to jest porucznik, sierżant, chyba w każdym razie, ten nasz główny bohater wysyła jednego swojego człowieka, żeby on tam sprawdził jeszcze raz ten penthouse, a drugiego wysyła po to, żeby śledził tego agenta, tego wkurzającego małego wysyła, żeby śledził agenta. Ten, co śledzi tego agenta, sprawuje się bardzo dobrze, tam go kameruje, się okazuje, że agent ma jakąś w ogóle tajną siedzibę. Tak, zauważył, że oni po całym mieście rozkładają jakieś dziwne anteny czy tak, czujniki. Tak. I nie wiadomo, co robią tak naprawdę, ale rozkładają je po całym mieście. Tak, natomiast ten kumpel, stary kumpel naszego bohatera, jak on się nazywa nasz bohater? Kurde, nie mam tego pojęcia. Też nie wiem. Policjanta naszego. Policjanta. Ten najstarszy przyjaciel naszego głównego bohatera, że jako że jest jego największym przyjacielem, jest najstarszy, musi oczywiście w tym momencie dokonać żywota. Wchodzi tam do tego penthouse'a, coś tam bada, szuka jakąś, widzi jakieś ślady, chyba za krwią idzie, czy jakieś tam rzeczy widzi, wchodzi gdzieś tam na górę do takich wentów, jak się mówi po polsku, wenty, szybów wentylacyjnych, ale to właśnie tam go zjada brutalnie predator. Który nie ma jakiegoś szczególnego powodu, żeby go zabić, poza tym, że musiał popchnąć akcję do przodu. No tak naprawdę nie wiem, po co ten predator w ogóle tam wrócił jeszcze i co on tam robi, ale w każdym razie już po chwili wiemy, że ten ziomek nie żyje, już nasz policjant o tym wie. Natomiast on ma teraz bardzo dużo śladów i zaczyna nimi podążać. I rzeczywiście tutaj jest tak trochę jak w takim proceduralnym odcinku serialu. Idzie do szefowej tam policyjnych, kurczę, do NCIS swojego, CSI Miami. Oni tam badają ten malutki harpun i mówią, że patrzcie, to w ogóle prawie nic nie waży, nie co to jest za metal. Jest jakieś super ostre, nie wiadomo jaki metal, taka jakaś laska. Mówi naukowczyni, że to jest z jakiegoś pierwiastka, który nie istnieje. Szturchnęła, spojrzała pod mikroskopem i powiedziała, że to jest jakiś pierwiastek, którego nie ma i nie wiadomo o co chodzi. Oni też jeszcze zrobili badania krwi, którą znaleźli na miejscu zbrodni i mówią, że tutaj znaleziono ślady krwi ludzkiej, ale też ślady, zdaje się, krwi chyba byczej z zawartością sterydów. Co może wskazywać na to, że wcześniej ten sprawca kimkolwiek był wcześniej w rzeźni. Tak, 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 tak. Ale on tam jeszcze idzie pogadać z tymi Jamajczykami. Boże, hajty. Ja, to są Jamajczycy. Fabularnie to są Jamajczycy. W rzeczywistości główny wódz odzywa się do niego i mówi, bo wychodzi taki maksymalnie przekarykaturyzowany jakiś gościu, który wygląda naprawdę jakiś sklejony z miliona stereotypów. Nawet nie ma jamańskiego akcentu. Sprawdziłem tego aktora, on pochodzi z Karaibów, ale z innej wyspy. On wygląda jak taki wojownik Street Fightera albo Mortal Kombata, który miałby właśnie być takim, wiesz, głównym wódomistrzem tej organizacji. I on tam tak trochę mówi jak ten Indianin w pierwszej części, że tutaj kurde miasto ma oczy, się na nas gapi i kurde coś tu jest, uważaj, bo to nas wszystkich zniszczy i w ogóle. Policja to odchodzi, oczywiście w tym momencie pojawia się predator i kasuje tego wodza, a ten wódz jeszcze tam robi takiego stenda z tymi swoimi dwoma takimi wyciągniętymi z laski, bo wiadomo, Jamańczyk to oczywiście, że musi mieć laskę, wyciąga tam ten. I ciach, oczywiście już chwilę potem widzimy jego głowę, która jest w ręku predatora. Czemu ten predator chodzi, kurde, za tym czarnym i wszystkich samorzuje, to nie wiem pojęcia, dlaczego. Mitologia predatorów mówi, że predatorzy szukają sobie godnych przeciwników i na nich polują. No w jedynce trafił na Ardola, także jackpot, ale w dwójce no nie mam pojęcia, kto jest aż takim godnym przeciwnikiem. Tutaj zabił tego kurde starszego policjanta, takiego zwykłego, spokojnego ziomka, prawie na emeryturze co było. No, bo 3 dni do emerytury. Tak, jakiegoś szefa Jamajczyka, który był bardziej duży duszą i kurde możliwościami, że tak powiem, kierowania półświadkiem niż kurde wojownikiem. Był wodzem, ale nie wojownikiem. Tak, był wodzem, a nie wojownikiem. Jakaś w ogóle schiza. Czy oni teraz jadą do tej rzeźni, czy coś się jeszcze dzieje? Bo potem... Jeszcze jest akcja, w której musi zginąć Bill Paxton. Tak. Jeszcze musi zginąć Bill Paxton, bo chyba coś takiego, że Glover gdzieś jechał i zadzwonił do tych swoich ziomków, do tej dziewczyny i do Paxtona, że mają gdzieś tam pojechać. I oni pojechali metrem.
Tam była najpierw jakaś akcja ze złymi gangusami, którzy jechali też metrem. Tak. Okazało się potem, że każdy pasażer w tym pociągu ma broń przy sobie. To jest akurat zabawne. To jest akurat zabawne. Tak, to tak. Też totalnie z jakiegoś Robocopa wyciągnięte. Tak. Zagranie. Każdy ma broń, oczywiście wpada w Predator, zabija absolutnie wszystkich, ponieważ każdy ma broń. Ktoś tam ocalała jedna osoba, która chyba nie miała broni. Tak, i oczywiście ten nasz mały koleś, który mógł się okazać zdrajcą i tchórzem, to się okazuje właśnie, że jest buba. Jest odważny, bo broni, tej swojej koleżanki. Tak, jest odważny i bohaterski, dlatego też ginie. Tak do końca nie wiem, co ten Predator robił. Ona przeżyła, ponieważ nie miała broni, po drugie była w ciąży. Tak. Ja tak do końca nie wiem, co ten Predator robił w tym pociągu i dlaczego akurat... Ponieważ Predator jest wszędzie i zawsze wie, gdzie są bohaterowie. To jest akurat jego cecha. Dlaczego akurat on chciał w pociągu szukać jakichś super wojowników? Nie wiem, i był na dachu. Jak długo jechał do tego pociągu? Nie wiem, nie trafiło go jakaś lampka, jak w Speedzie, też nie wiem. Polował na jakiegoś kolesia z gazetą, kurde, i na jakichś takich małych żuli punków. Może wykrył bardzo dużą ilość broni wchodzącą naraz do metra, może, no nie wiem. Może. I faktycznie mamy... A może śledził tych panczurów, bo nie wiem, może to tak, było. Mamy tutaj takie sceny, bym powiedział, trochę jak z horroru, tak? No to oczywiście, to trochę przypomina. Znaczy tam jest, to akurat jest fajnie, tam jest to taki gasnące światło, które się gaśnie i pojawia. Tak. I przechodzą do kolejnych wagonów, tam coraz jak gdyby ich goni to zło. I to jest akurat nawet fajne. I rzeczywiście ta laska nie ginie, bo ona jest w ciąży, więc tu Predator jak gdyby ją... No, ona nawet chyba ma broń, ale mimo wszystko nie zabija. Bo ona jest w ciąży, on nie zabija. No, wszystko było dziecko, które nie miało broni. Tak. On nie zabija, on zabija tylko staruszków z nożem, kurde. Widzisz, jest pro-life przy okazji Predator. Tak, jest pro-life, ale zabija staruszków z nożem, babcie co mają, kurde, obcinasz do paznokci, pewnie by załatwił, bo kurde, mogłaby go zabić. Ziomka, co stoi gdzieś tyłem do niego, jakiegoś kolesia, ale tutaj jest wiadomo, jest, ma jakieś tam dziwne swoje zasady. Może nie zabija tylko latynoskich kobiet, w jedynce nie zabił, w jedynce nie zabił. Nie? To jest coś w tym może być. I faktycznie tam goni go ten nasz główny bohater. No ale co, no jak już przychodzi, to już jest po sprawie. Już jest właściwie po sprawie, wszyscy właściwie nie żyją, tylko jeszcze. On chyba nawet za nim idzie tym Predatorem, czym się wydaje. Gdzieś tam wychodzi przy tej rzeźni, osobno jedzie. Kurde, jest takie zagmatwane. Nie zagmatwane, tylko ten film ma mało takich rzeczy, które zapadałyby w pamięć. Przeciwnie do jedynki na przykład i do film jest generalnie dosyć płaski. Teraz był action beat, ale generalnie ten film jest cały czas płaski. I dzieją się rzeczy, które są jakby ten taki mało intuicyjne, jak choćby ten Jamajczyk. Dzwonią do siebie i się przesuwają z punktu A do punktu B, zanim idzie Predator, albo idzie przed nim Predator. W każdym razie w końcu postanawia nasz bohater, policjant, pójść tam do tego miejsca, w którym teoretycznie ten Predator się ukrywa, czyli do tej rzeźni. Ale go wtedy łapią Men in Black. Men in White. Właściwie tak, Men in White. I się okazuje, że to jest taka kurde typowa agencja do łapania obcych. Oni już go kurde śledzą, mają już wszystko rozpracowane. Oni wszystko wiedzą. I mają czujniki też porozstawiane, żeby łapać Predatora, który się nie łapie na normalne kamery, ale na ich czujniki się łapie. Oni mu chyba nawet mówią o tym jedynce, że już kiedyś była. Wspominają, że już była wcześniej akcja w Ameryce Południowej, ludzie od nas, w sensie Amerykanie już się z nim spotkali w Ameryce Południowej. I jest chyba kawałeczek jakiegoś footage'u z tą dziewczyną, która przeżyła. Tak. Oprócz niego. I mówią, że oni już wiedzą, że Predator widzi tylko w termowizji, dlatego oni tam wejdą do rzeźni, tam jest zimno. I dodatkowo oni mają te swoje stroje, które sprawiają, że oni są niewidoczni dla Predatora. Takie stroje jak mniej więcej jak się nosi w tym, kurde, w jakiejś hucie, które... Jeszcze mają, co jest akurat fajne, lampki z ultrafioletu, które jest na przeciwnym spektrum do podczerwieni, więc Predator go podwójnie nie widzi. Więc mogą sobie świecić ultrafioletem, człowiek widzi ultrafiolet, po tym jak padnie na jakąś powierzchnię, szkodzi mu na oczy, ale widzi go. Ale Predator prawdopodobnie w ogóle nie widzi tego światła, dla niego tam jest ciemno. Ważnym jeszcze jest to, że oni nie chcą go zabić, tylko chcą go złapać i zamrozić, bo on nie lubi zimna. I wpada ta cała ekipa do tej rzeźni i już tam wiadomo, Predatora prawie chcą złapać, Predator ich nie widzi. Danego Glovera zostawili chyba w wodzie z kamerami. On widzi. Pomocnikiem Busey'ego jest Adam Baldwin, tak jest. Johna Casey'ego. Casey jest najlepszy. Casey najlepszy zawsze. W Chucku, jeśli ktoś kojarzył taki mało popularny. Casey, to kurde, jest ten serial może dla Casey'ego oglądać. Ale oczywiście tutaj jest plot twist, albo cheat, po prostu jest cheatuch. To jest ewidentnie, kurde, Predator cheatuje. Tak. Później to jest w grach, ale według mnie to jest zwykłe cheatowanie scenariuszu. Bo w jedynce ustaliliśmy, że Predator widzi w termowizji, a tutaj te bydle, jak mu się... Ma drugi tryb. Ma kilka trybów w ogóle. Się okazuje, że to bydle, jak tam coś mu się wydaje, że coś widzi, ale nic nie widzi, to sobie po prostu bierze i przełącza sobie na, kurde, właśnie ultrafiolet.
No, no nikt nie wiedział. No, no i nagle kurde, już te całe latarki w ultrafiolecie, ziomku dalej nie widzi, to jest akurat fajne, ale te wszystkie latarki w ultrafiolecie po prostu widzi, że te słupy światła widzi. I... Dany Glover wyczaił, no, ale nie ma jak już ich powiadomić, więc tamten oczywiście robi rzeźnię Gary Busey, który był zaskakująco pozytywny, przynajmniej nie negatywną postacią w tym filmie. Może nie pozytywną, tak, ale też nie negatywną. Tak, idzie w ogóle pomóc. Tak, tak. To jest w ogóle fajne, że ten szef tych całych specjalistów do łapania obcych nie ucieka, jak to zwykle robią szefy, tylko też tam biegnie na pomoc tym swoim podwładnym. Tam jest nawet taka w miarę ta walka z tym predatorem spoko. Ale w pewnym momencie Predator, jak już jest, że tak powiem, trochę przygwożdżony, już tym gunem, kurde, mrożącym, to właśnie znowu czytuje, bo wyciąga CD-ROMa z kieszeni, tak? On ma już, kurde, on już to ma wszystko, jakieś, kurde... Same jakieś niekanoniczne rzeczy. Tak. Przedtem się normalnie bił, miał laserek, a teraz, kurde, jakieś harpuny, teraz, kurde, ksenę odwali. No. Bierze dwa ksenę. Zawsze się odbija i rzuca tym swoim. Tak, tym swoim, ma taką tarczę, kurde, która z połączeniem piły łańcuchowej wracające się w kółko z tym kółkiem od Xeny i CD-ROMem, czyli po prostu rzuca sobie tak i niestety nasz, że tak powiem, agent FBI czy tam agent tajnej agencji rządowej zostaje przecięty na pół i ginie. Nasz, kurde, bohater ucieka na dach, tam jest jakieś znowu starcie. Oczywiście tam Predator jakoś tam cały czas czepie, ale w pewnym momencie jakiś, kurde, w magicznym związku przyczynowo-skutkowym, którego nie pamiętam, jakiś plot twistem, lądujemy w momencie, w którym Predator wisi tak naprawdę za rękę, trzymając tego naszego głównego bohatera. On go pokaz zrzucił z dachu, i oni tam tak właśnie wiszą, że on jest, ten policjant jest na górze, trzyma tego Predatora, on wisi tutaj. A tu w ogóle jest zbita ta ksena gdzieś w ścianę. I ten Predator chce tego naszego bohatera ściągnąć z sobą. On bierze, nie wiem, czy mu ucina rękę, czy tylko... On sięga, bo chyba tuż obok niego była właśnie wbita ta piła, więc odciął mu tę rękę. Przy okazji przeciął mu też ten aktywator do bomby. Tak, 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 bo on już się chciał wysadzić. Już jak gdyby... Dlatego też ci agenci mówili, zdaje się, że oni nie chcą zabijać tego gościa, bo wiedzą, co się stało w tej Ameryce Południowej. Jak on tutaj eksploduje w mieście, to zginie mnóstwo ludzi, jeszcze skazi miasto. Sprytni są. No. Więc trzeba go przede wszystkim złapać żywcem i gdzieś tam wywieźć, żeby go nie zabijać, no ale tutaj sytuacja się rozwiązała na szczęście, bo Predator sam, znaczy Dan Glover przeciął Predatorowi ten mini laptopik do odpalania bomby, tak. Więc już przynajmniej tyle wiemy, że Predator jak zginie, to nie już eksploduje. Już się nie wysadzi. Oni tam spadają, Predator wpada do jakiegoś mieszkania z jakąś tam babcią czy coś. Tak, tam są jakieś kretyńskie sceny takie typowe, w których coś wyjętego z kontekstu nagle pojawia się w życiu jakichś normalnych ludzi. Tak, ale tam... Predator odpala w ogóle takie palenisko, wrzuca tam jakiś płyn predatorowy, który wyciąga z apteczki, potem chyba kruszy beton do środka, żeby zrobić sobie taki klajster i zalepić sobie rany. To jest akurat dobre. To jest akurat... Z fugi do kafli? Może gipsy to był, nie wiem. Może nie wiem, może jest Predator jest życiem opartym na krzemie albo coś takiego. Nie wiesz. Tak. Ale w każdym razie to taki kawałek lore, rozwijamy lore tego medycznych Predatora, tak samo jak w jedynce, tylko tutaj trzeba było zrobić coś więcej. Dlatego sobie właśnie przygotował ten cały klajster na rękę. Nasz bohater bezimienny, jak on się kurde nazywał, go goni. Gonią się przez kurde wszystkie kolejne piętra i lądują w końcu w jakichś tam kurcze kanałach, do których magicznie przechodzą do jakiejś kurde, bo ten chyba Predator ucieka do swojego statku. Tak, tam jest statek, który nie wiadomo jak tam wleciał, tak. bo ja nie wiem jak tam wleciał ten statek, może na nim zbudowano to miasto, może był tam od zawsze, nie wiem tego. Na końcu chyba próba wylecieć z tego, co kanał, więc chyba jest po prostu jakieś miejsce, ale jak to zrobił, nie wiem. Tak, w tunelach, kurde, tam gdzie mieszkają żółwie ninja, normalnie jest statek tego Predatora, ten Predator tam się wycofuje na ostatnią walkę, no to jest tchórzliwe akurat to zachowanie Predatora. Znowu jego kumple go gdzieś tam ukażą za to. Jest najdziwniejszy fragment loru, który kiedyś był żartem, a potem wszedł do kanonu, czyli na ścianie widać, Dan Glover widzi wiszące trofea Predatora, na których są czaszki jakieś tam ludzkie, jakieś dziwnych stworów i między innymi czaszka obcego, ponieważ Fox miał wtedy prawa do obcego, nadal ma. Tylko, że z was coś się Disneya. Więc ktoś uznał, że walniemy sobie tutaj dla zabawy przez sekundę. To akurat jest nawet spoko. Tam. No i tak oto dali ten początek franczyzie Obcy kontra Predator. Jakby wiedzieli, co zrobią, to by tego nie zrobili.
znowu się biją i kurde, jak na takiego kurczę niezbyt dużego, jak rzekłem, ten cały nasz aktor? Danny Glover. On nie jest jakimś takim typem wojownika. Nie, on w ogóle nie wygląda jak twardziel, on nawet jakby daje twardziel, ale to jest nieprzekonujące moje zdanie w tym. Tak, ale... przez cały film właśnie mi to nie pasuje, ale on jakoś cały czas dzielnie, kurde, jak ostatnio, kurde, temu... Arnoldowi. Arnold nie mógł tego Predatora, kurde, powstrzymać, tak on tutaj go całkiem powstrzymuje. Oczywiście jest słabszy od Predatora, ale całkiem dobrze mu idzie, ale kiedy już Predator ma zadać mu ostatni cios, to on bierze, znowu łapie już drugi raz. Mhm. Drugi raz łapie za ten, kurde, kółko Kseny, ale tym razem jeszcze odpala wirującą piłę. A, tak. Wirującą piłę i tą wirującą piłą wbija się w tego Predatora i to wchodzi w Predatora jak w masło. I Predator posiadający Ksenę w brzuchu, kurcze, wywala mu prawie tam na lewo flaki, no i ginie. No i ginie. I Danny Glover już ma już właśnie stamtąd ulatniać, a tu nagle za nim... A tutaj za nim z cienia, właściwie z takiej mistycznej mgły... Za krzaka wchodzi K6 Predatorów. Wychodzi K6 Predatorów i widząc, jak nasz Danny Glover, kurde, zlikwidował jego, ich ziomala, to uznają go za bossa. On jest tutaj bossem, on jest godny, on Predatora zabił, więc biorą tylko chyba te zwłoki i sobie wychodzą. A Danemu Gloverowi bonusa dają. Trofeum. Dają mu prezent w postaci takiego samopału z wyrytą datą, chyba w jakimś XVI czy XVII wieku, i nazwiskiem, czyli inicjałami. Tak jest. I on już wie, że musi wiać, ucieka z tego statku, a w tym momencie ten statek startuje, robi dziurę. Nie wiadomo, którędy wylatuje, nie wiadomo, którędy wleciał, ale sobie odlatuje i Predatorzy robią wypad z tej planety. I tak. Dobrze, że atomówki nie zostawili, bo to w sumie tak. W ich stylu. I tak się kończy ten film. W sumie ten główny bohater wygląda tak samo, jak wyglądają bohaterzy na końcu zazwyczaj zabójczej broni, czyli cały pokryty brudem, sypem i pokrwawiony. I koniec filmu. I ja pierdzielę, ten cały film naprawdę wygląda mi jak, kurde, taki film direct to VHS. To prawda, tam może z 1/3 filmu ostatnie jeszcze da się w miarę oglądać, bo się coś dzieje, są jakieś takie pościgi, jest ten Gary Busey, jest jakaś ciekawa mitologia rozwijana i dałoby radę to obejrzeć, ale no 2/3 filmu moim zdaniem jest zmarnowane kompletnie. Danny Glover nie jest przekonujący jako twarzy. Wygląda tak absurdalnie głupio, prawda? Mogli naprawdę wziąć, kurczę, nie wiem, Bruce Campbell, o, ten by zagrał. No, zmieniłby się w inny film ten film. Tak, ale Bruce Campbell gra w tych filmach takich trochę poważniejszych, typu Maniac Cop i tak dalej, więc grał. Mógłby, byłoby fajnie, bo nawet by to pasowało. Nie, że on tylko u samego ale jakiegoś grał. Takiego ziomka, który, kurde, nie grał, on w tych zawsze grał takiego bohatera z przypadku statycznego, który właśnie nie chce, który nie może, emeryturę już prawie robi, a tutaj chcą z niego zrobić... Action hero, jeszcze mu dają tego Gana, kurde, którego normalnie... Gigantycznego, który jest kreskówkowy, ale to akurat była taka metoda dokładania gigantycznych laserów do broni. W tamtych czasach, ale on jest to nie mega nieprzekonujące. Ten film jest kompletnie płaski i taki plastikowy przez 2/3 filmu. Dopiero pod koniec się zaczyna robić jakiś klimat, ale tego klimatu nie ma, ponieważ ktoś chciał, tak jak Ci mówiłem, chciał zbudować, tak jak jedynka była zbudowana na szkielecie filmów o komandosach i wojnie, tutaj próbowano zbudować to na szkielecie filmu policyjnego. Ale to jakby nie buduje za bardzo napięcia, że kolejni ludzie giną, zwłaszcza, że oni giną w jakiś taki niezaciekawy sposób. Nie? Gdyby tam było więcej mroku, gdyby było ciemniej, bo ten film jest jasny strasznie też. Gdyby to było trochę ciemniej, no tak, ludzie ginęli. Jedyna fajna scena to jest ta scena w sumie w tym pociągu, tak? Mhm. To jest taka jedyna... Klimatyczna. No. To klimatyczna. Ale generalnie, żeby to się działo mrocznie, to Predator musiałby zabijać na spokojnie, nie? Żeby to było straszne. Tak. To Predator musiałby zabijać pojedynczo, na spokojnie, tego nie wytłumaczysz lorem, no bo ci ludzie muszą być jakimiś super zakapiorami, nie? Więc... On zabija grupowo i kurde rocznie. Tak. Jak w jedynce on zabijał pojedynczych tutaj super mega komandosów, tutaj musi zabijać całe gangi, no bo nie ma żadnych takich superherosów nie, w tym mieście. No, nie, no taką, robi taką typową wyżynkę, taką trochę, kurczę, no. Może ci Predatorzy przyszli go zwinąć, bo tutaj złamał zasadę i morduje jakiś cieniasu zamiast Arnoldów kasować. No kurde, gangsterów, kurde, szefów mafii, jakichś ziomków. Jakichś starych Jamajczyków. Starych Jamajczyków, ziomków, kurde, w metrze, no w ogóle jakiś Przypadkowych przechodniów, jakiś, kurde, ja po prostu nie wiem, co tam, kurde, oni chcieli, co oni mieli na myśli. Mieli na myśli to, żeby zrobić sequel i żeby było coś innego, nie? To tak samo, jak się robi sequel to samo tylko w Europie, tutaj mamy sequel typu to samo tylko w mieście. No i tyle, już znali, że to będzie miejska dżungla. Miejska w tym dżungla, to ale będzie gorąco, będzie to klimat. Tak.
To, że tam nawet jest gorąco, to nawet też nawet jest najbardziej spoko, że tam jest gorąco, wszyscy się pocą i rzeczywiście jest taka atmosfera, kurde, ciężkiej pogody, że tak powiem. No tak jak się mówiłem, to jest taki, generalnie to jest tylko taki werbalny haczyk, że jest gorąco i kojarzymy to z Predatorami, Predator będzie zabijał, jest gorąco, Predator będzie zabijał, no ale to głównie dla fanów, nie? Sporo ludzi podejrzewam, że też obejrzało Predatora 2 może najpierw, nie? Bo to były takie czasy nietypowe, że dostawał się przypadkowy film na VHS-ie i się go oglądało. Więc dużo ludzi mogło obejrzeć dwójkę najpierw, nawet niż jedynkę. Nie? Kurde, ale ja bym się poczuł oszukany trochę, jakbym obejrzał dwójkę tego sequela. Czego? To raczej powinieneś poczuć, jakbyś obejrzał jedynkę i miał nadzieję na dwójkę, że będzie dobra i wtedy byś się poczuł oszukany. A to może rzeczywiście, jakby tak. To znaczy, że nie ma jakichś szczególnych pokrewieństw między tymi filmami, więc spokojnie możesz obejrzeć jedynkę i się cieszyć dobrym filmem. Nie, W drugiej kolejności... To nie jest jakieś... Chodzi raczej, jakbym obejrzał jedynkę i chciał obejrzeć dwójkę i się okazało, że to kurde jakieś takie... No raczej właśnie odwrotnie to byłby problem. To bym się bardzo wkurzył, bym poszedł do kina, tu kurde jakieś... No jeszcze jakbyś do kina, jakbyś czekał. Co to ma być? Gdzie Arnold? Może w ostatniej scenie chociaż Arnold wyjdzie, ale nie. Kiedy Arnold będzie Arnold ratować? Będzie? Kiedy będzie cameo Arnolda? Mhm. Nie wiem, no... Może by się ten film jakoś dało jakoś uratować, no właśnie innym bohaterem głównym, tak, no. Musiałby ten film być bardziej klimatyczny. Nie wiem jak, bo jest jeden Predator w mieście jeszcze też, to z 18 chyba roku, którego nie oglądałem. A on w mieście? Aha, tego nie oglądałem jeszcze. Ja później, ja szczerze to, chyba mi się wydaje, że jakieś tam oglądałem Predatory versus... Było Predators, gdzie się działo na obcej planecie. I gościu, to była taka pianista trochę, grał tego, grał Komodosa. To była tak trochę jedynka, tylko że... To była taka planeta, gdzie predatorzy chyba ćwiczą, są tam różne potwory zebrane, ludzie tam są przypadkiem jakby. Ja wiem, że widziałem jednego, co kurde się w jakiejś w świątyni działo. To, jakiś też to musiał być jedynka Alien versus Predator. Paul Anderson, no kurczek, wirtuoski na to, panie. Szczerze, to dopiero tak sensownie obejrzałem tego najnowszego Predatora z Indianami. I był nawet spoko. To akurat mi się wydaje, że to był taki trochę uspokojony ten Predator. To jest taki low-techowy Predator, tak? Low-techowy. I tam kurczę... Pierwotny taki. Tak, i to akurat jest nawet fajne, bo on tak wraca do tych, kurde, do tych korzeni, do tych takich robienia pułapek, śledzenia, kurczę, to tak jeszcze rozszerza. Bez mniej technologii, więc tak bardziej jest, no, całkiem spoko mi się podobał. Niektórzy tam narzekali, że kobieta tam jest... Kobieta go bije, ale ona generalnie to on ją bije cały czas, tak? To jest całkiem tam sprytnie pokazane. Natomiast to ja nie wiem, co to jest. Tam w tym filmie nie jest wyjaśnione, skąd się to zaczął ten samopał? Czy to w jakimś innym filmie było? To w tym. Na końcu to właśnie tak połączone jest, że ten samopał to oni sobie chyba zabierają, ci predatorzy do siebie, jako jedno z trofeów z tej ziemi. Bo tam w pewnym momencie pojawiają jacyś właśnie się Francuzi, czy ktoś, czy jakaś, nie wiem, czy Francuzi to byli. W każdym razie tam się jacyś koloniści pojawiają w pewnym momencie i oni chyba właśnie o tych kolonistów biorą. I to jest niby połączenie, nawiązanie. Natomiast tutaj szczerze, no nie wiem, jak ktoś nie oglądał kiedyś, Dwójki. No to może obejrzeć jako zaliczenie, tak? Na zaliczenie tak, może obejrzeć. Tak, zaliczenie, żeby powiedzieć, obejrzałem dwójkę Predatora, kiedyś to było kino, teraz to nie ma kina. Na narzekanie, to jest dobry tak, też tak. Materiał na narzekanie. Tak, albo właśnie jak ktoś mówi, że teraz są filmy złe, kiedyś były dobre, to sobie może obejrzeć, kurczę. Tak. Predatora dwójkę jest mieć zdanie, może. Te nowe Predatory to do kitu, no to tak, zobacz sobie dwójkę. No, ale Szkoda Paxtona, który zginął, a już zaczął być sympatyczny. Chociaż to akurat jest podejście z filmów, nie? Że najpierw bohater jakby staje się sympatyczny, a potem go zabijamy, żeby wywołać jakiś taki szok. Ale tam generalnie ich nawet się nie szokuje specjalnie tym, że on zginął, nie? Bo bardziej się szokuje tą dziewczyną, która cudem przeżyła. I to też nie popycha akcji, nie? Bo zwykle jak bohaterowi ginie partner, czy jakiś tam kolega, czy ktokolwiek, to jest jakby ten ostatni moment, ostatnia rzecz, która pcha go do finału, nie? A tutaj to nie ma, bo on ginie bez sensu, nie? Jego ten dobry kumpel ginie na początku i to rzeczywiście coś tam jeszcze rusza, natomiast tego ziomka to zna tylko 3 dni. Także to nie jest jakby dobra konstrukcja też. Gościa głównie jest szkoda. Mógł zginąć w ostatniej scenie i poświęcić się za tamtego albo coś tam, jakoś tak heroicznie sobie zginąć, albo za te dziewczyny na przykład. No w sumie nie? Trochę zginął heroicznie. Ale to nic jakby nie wnosi, stał się kolejną ofiarą, a nic nie zrobił tobie potem, nie? Już ten Indianin w jedynce zrobił więcej, jak stanął na tym moście i się pociął noże. Jeśli chodzi o takie jakieś rzeczy jak efekty, no to chyba nie jest źle.
Oprócz tego ostatniego momentu, kiedy tacy, kurde, strasznie źle wykluczowani predatorzy wyłaniają się z mgły. No, no. Po co im, kurde, kręcili od tej mgły? Mogli kręcić od pasa, prawda? Mm-hmm. To by wyglądali normalnie. A tak, kurde, się tacy... Jakieś w wodzie w ogóle stoją, co jest kompletnie bez sensu. Jest, woda, później jakaś mgła i są takie, widać, takie, kurde, zielone. Tak. Ktoś to strasznie zrobił, a wystarczyło, kurde, kamerę trochę podnieść, żeby nie pokazywać, że oni właśnie w tej wodzie łażą. Ale oprócz tego to predator wygląda spoko. Te kamuflaż też wygląda spoko. Czuć taką, kurde, VHS-ową taniość całego tego filmu, ale efekty, no chyba po prostu już trochę lat minęło i te efekty, no już było łatwiej zrobić, mam wrażenie. Po prostu tańsze były, bo nie rażą. Nie rażą, oprócz tego ostatniego kluczowania tych predatorów. Może jakbym, kurde, może kiedyś bym tego może nie widział. Po prostu. Wydaje mi się, że jest, wzięli inne obiektywy, wzięli inną kamerę, wzięli inny film też z inną emulsją, bo już trochę inaczej wygląda. Film po prostu wygląda inaczej. On nie pasuje do jedynki kompletnie. Jest kompletnie inny i ma taką plastikowość z tych późnych lat 80. Niektórzy reżyserzy potrafili wykorzystać plastikowość, ten film prześwietla, jest za jasny, za płaskie jest wszystko i nie wygląda ciekawie, wygląda nudno. No, ale jak chcecie. Jak chcecie, to no, jakby co to nie na jakby nas. To, jakby co to, co no, złego dajemy. Oszczegaliśmy. I chyba na tym co? Skończymy. Chyba skończymy. Narzekanie. Pozdrawiamy Borg. I MFX. Retrogralnia.